Dzień dobry. Dzień dobry, moi mili. Dzisiaj chciałem tak trochę powiedzieć celem podsumowania może, ale celem wyjaśnienia troszeczkę też. Wyjaśnienia dlatego, że gdzieś tych moich filmów stale przybywa i stale przybywa też wśród was takich osób, które po raz pierwszy to widzą. Jeszcze nie wiedzą, co to w ogóle, o co tutaj chodzi. Więc ja bym chciał parę słów na ten temat. Chodzi mi o to, kochani, żeby poprzez wszystko, co głoszę, że tak dumnie powiem, czyli to, co publicznie piszę i publicznie mówię, żeby pokazało to moją postawę, czego ja spodziewam się po zmianach, jaka jest moja wizja tych zmian, ale wizja ona jest moja, natomiast to, co powtarzam stale, to, co nas łączy, to energia, którą wszyscy jesteśmy pospołu, wspólną, jedną i tożsamą. Ani lepszą, ani gorszą, ani żadną inną. Po prostu energią. Ona jest nieokreślona. Ona po prostu jest. Nie ma jakiegoś stanu plus czy minus. Dobra czy zła. To tylko ocena powoduje, że jakąś ją widzimy taką czy siaką. Ona sama w sobie jest czysta. Jest po prostu energetyczna, twórcza. I obdarzona świadomością. Kropka. Cała reszta to już bajer, pic na wodę, fotomontaż. Czyli jakikolwiek sposób obrazowania mojego, twojego, ja jest iluzją poczynającą od samego siebie. Najpierw my okłamujemy siebie, że jesteśmy tacy, jacyś. To dla zajęcia, dla zabicia czasu, dla jakiegoś tam poznania w dużym cudzysłowiu. Bo tu nie ma nic do poznania. Nigdy nie dowiesz się, kim jesteś. Za to cały czas możesz dowiadywać się. I to jest zabawne. Bo to nam daje zajęcie w tej bezkresnej pustce nicości i wieczności, którą jest każde świadome istnienie. Bo nieświadome uważa jeszcze inaczej. A to jestem człowiekiem na kilkadziesiąt lat. A to coś tam. A to w szkole jestem uczniem. Tak. W domu rodzinnym jestem dzieckiem najpierw, później jestem mężem, żoną. Przejmujemy jakieś role, które odkrywamy cały czas. Ja ciągle polecam Ferdydurka Gombrowicza do przemyślenia, bo bardzo aktualne w tych czasach. Tak i ja tutaj, żeby nie zniknąć już z planu fizycznego, bo nie zależy mi na tym. Wręcz przeciwnie, rolę też jakąś gram. I tu już fajnie, bo rolę, którą piszę i odgrywam równocześnie, już ja, świadomie ja, nie gram już roli nadanej mi przez karmę, przez życie, przez los, przez Boga, sobie tam nazwij jak chcesz, tak czy siak nadaną mnie, którą musiałem odegrać, czyli bycie najpierw synem, uczniem, mężem, ojcem, ble, 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 ble. Pracownikiem i tak dalej. Musiałem grać Witolda Tylkowskiego w dążeniu do czegoś tam. Generalnie w dążeniu do odegrania swojej roli z góry ustalonej. Ale teraz już nie. Ja już swój Matrix skończyłem, dograłem. Jestem rencistą, zadowolonym, bo zdrowym. Mam dużo czasu i spędzam go już dokładnie tak, jak spędzać go chcę. Czyli robię różne rzeczy, ale już tylko takie, które wynikają gdzieś z głębi mojej duszy. Nie robię tego już z pobudek jakichś interesownych, że tak powiem. Robię coś, żeby na przykład, a to dla jakiejś tam kariery, a to dla jakiejś tam sławy, a to jeszcze dla pieniędzy na przykład, żeby coś zarobić. Nie. Ja to już nawet mówię, nie podrywajmy się nawet nawzajem.
To znaczy ty mężczyzno nie podrywaj kobiety, kobieto nie podrywaj mężczyzn. To dzieje się samo. Po co? Dajmy życiu pożyć, wszystko się tak ładnie układa. Ale to na każdym etapie. Identycznie z pracą, z wyjazdem na urlop, z przyjazdem gości do ciebie i tak dalej. To nie ma co się w nic mocno zagłębiać, a po prostu odpuścić to sobie i pozwolić, żeby to samo, w cudzysłowie, przypadek za przypadkiem układało się. Tym łatwiej życie tworzy się, im bardziej pozwolimy mu na to zwyczajnie. Jakbyśmy olali, jakby to powiedzieć, planowanie zupełnie. Logistykę kompletnie. Olewamy logistykę życia. I ale to też trzeba umieć. Ja zawsze mówię, wy wszystkiego dosłownie nie traktujcie, co Witek mówi, bo Witek mówi na swoim własnym przykładzie, z mojego punktu widzenia, z moich doświadczeń i tak dalej. Tak wynika. Natomiast wy jesteście na różnym etapie. Każdy ma swój. Jeden to zrobi, drugi może kiedyś, a może wcale, jego decyzja. Ja bardzo staram się nigdy nie mówić tutaj, jak żyć, a skąd mi wiedzieć. Ja nie jestem ani kaznodzieją, ani prorokiem, ani kurczę jakimś Jezusem, nie daj Boże. Tylko ja tłumaczę zasady działania tego hologramu, w którym jesteśmy, bo ja opieram się tylko i wyłącznie na faktach naukowych. A to, że to hologram, to pewne jak 2 razy 2, 4. A jak mówię, z faktami się nie dyskutuje. Można ich nie przyjmować. Ja też taki kiedyś byłem. Nie chciałem w to wierzyć. Aż mi ktoś ładnie wyjaśnił, że niewiedza o tym, jak działa to, nie sprawi, że będziesz szczęśliwy. Bo cały czas będziesz w świecie obcym tobie. Albo będą ci mówić, że oni wiedzą, jak to działa. Albo nazywać coś cudem, bo to jest najlepsze słowo. Cud. Tak, to werbalne określenie tego, czego nie rozumiemy. Dokładnie, tym jest cud. Kiedyś cudem były burze, wyładowania atmosferyczne, zaćmienie słońca czy księżyca. Było cudem. Prawdopodobnie jeszcze wcześniej cudem było noc i dzień, 4 pory roku. Wszystko było cudem, wszystko było cudem. Tak długo, póki poznaliśmy to i przestało cudem być. Życie jest piękne, jest fenomenalne. Cały czas je poznajemy, ale jednak nie ma nic wspólnego z cudem, bo jest super logiczną układanką. To wszystko, co nas otacza, to genialny rozum, który też nie jest Bogiem, bo istnienie Boga jest jak gdyby w ogóle sprzeczne z logiką. Skoro jest Bóg, to musiał być ktoś przed kim, przed nim i tak będziemy się kopać i nigdy nie znajdziemy. Poza tym mnie zastanawiało od dziecka, to popatrzcie, bo większość z was taki etap przeszła na swój sposób, ale wiekowo podobnie to było. U mnie było to tak, że w wieku pewnie 12 lat, około 12-13, kiedy zaczyna się ta własna odrębność już taka, bo to też ważne, do tamtego czasu ja uważam, że mam swój świat. Niekoniecznie muszą mi to wierzyć i tak dalej, ale ja mam swój świat. Taki wewnętrzny mój wizerunek świata jest trochę inny od tego, co tutaj gadają dookoła. W wieku kilkunastu lat zaczęło się już pytania egzystencjalne, ale zaczęło się pewnie od Boga. I tutaj szybciutko my wtedy sięgamy albo po literaturę, albo sięgamy po filozofię, albo sięgamy po literaturę z gatunku popularno-naukowych wydań książek. No, ja sam zaczynałem Hoymar von Dietfurt, to jeszcze lata 70. Wszystkie książki były przetłumaczone na język polski i było wszystko bardzo ładnie, której on w ostatniej swojej książce już przed śmiercią pisanej jakby pojednał się z Bogiem i wtedy zadało mi to jakoś dużo do myślenia, że coś jest nie tak. Ta głęboka wiara w naturę potem zakłada istnienie czegoś, co jest jednak nad nami. To nie jest tak,
Wszystko jest jednym i wszystko jest w sobie i Bóg jest wszędzie, jak mówią w kościele, bo to jest ta energia, którą oni nazywają jakimś osobowym Bogiem. To jest ta energia, która wypełnia wszystko. Oni tą niewiedzę o tym nazwali jakimś Bogiem, który tym rządzi. Nie jest tak. To jest jak internet, kochani. On jest, on działa, on jest super logiczny, ale przecież on jest niczyj. Nikt nie jest właścicielem internetu. Co najwyżej serwera, który ci go dostarcza do domu, to nie jest internet. Sam w sobie. Identycznie jest z Bogiem, tak? Są na ziemi religie, które ci Boga dostarczają. W taki albo inny sposób. Jeszcze trzeba im płacić abonament dobrowolny. Ale już za usługi to. Nie łaska, lecz nie mniej. No i ja tak sobie gdzieś w wieku mniej więcej 12 lat zdałem sprawę, że nie może istnieć Bóg, bo musiałbym coś o tym wiedzieć. Czyli moja wieczna dusza musiałaby go przynieść z sobą. Nie mógłbym dostać Boga z zewnątrz, bo to by już zakładało z góry, że no ten Bóg jest jakby idiotą, no nie bójmy się tego słowa. Zakłada z całą pewnością to, że ja go znajdę. To raz, a dwa, dlaczego zaistniało odłączenie? Skoro jest wszędzie, to jest i zawsze, nie istnieje czas i tak dalej, to czemu go nie ma? W czasie, kiedy jestem malutkim dzieckiem, nic o nim nie wiem. Dlaczego go nie mam w sobie? Dlaczego, gdyby nie to, że urodziłem się w katolickiej rodzinie, mógłbym być przecież innowiercą lub ateistą lub gnostykiem, wolę to słowo. No, prawda, puszczony tak samopas. Czyli niby jest, od niego pochodzę, a potem jestem rzucony w cholerę. I to było już takie coś nie tak, że tutaj mi tłumaczą, że jest tak inaczej. Ale to już tam każdy ma swoje. Natomiast to był ten piękny okres nastolatka, kiedy szuka się odpowiedzi na te kluczowe pytania, kim jestem i po co jestem, tak? No i szuka się też Boga. Tym też chyba jest oświecenie, po mojemu przynajmniej. To jest ten moment, w którym ty Boga już przestajesz szukać, kiedy znajdujesz go w sobie, bo jesteś ty wszystkim, absolutem. Jesteś ty objawionym się tutaj w ciele ludzkim. Boże, twój wybór. Fajne, żeby był on autonomiczny. I tu każdy ma potem od momentu tej pobudki świadomości kawał się jak zwykle swoją misję. Zaczynamy robić rzeczy zupełnie nowe, często zaskakujące, a odchodzimy często od starych, wydawało nam się nieodzownych. One muszą być w naszym życiu. To są związki i praca. Z reguły, najczęściej. Ileś tam lat pracuję na jakimś stanowisku. Jestem przekonany, że tak być musi. Jestem z jakąś partnerką, nawet po ślubie, bo jestem przekonany, że tak być musi. A potem okazuje się, że ja się budzę i dochodzę do wniosku, że ta praca wcale mi nie odpowiada. To nie jest to, co ja chciałbym robić. A ta moja partnerka, która może jeszcze do wczoraj była bardzo fajna, ale od momentu, kiedy ja się przebudziłem, już taka nie jest. Bo ona nie budzi się i nie ma zamiaru. Więc ja dla niej jestem idiotą. Ona dla mnie staje się nieciekawa, nierozwojowa. I to są powody do podejmowania śmiałych decyzji, czyli życie jest wtedy moje, kiedy ja o nim decyduję. Kiedy zaczynam od siebie. Tak, nie jestem z nią dlatego, że wzięliśmy ślub i tak wypada. Bo to znów nie jest moje. Tylko jakaś psychologia. Ja nie namawiam do rozwodów, żeby było jasne. Ja dużo piszę o czymś, co można by nazwać walką z Kościołem na Facebooku. A ja nie namawiam do żadnej walki. Ja nie namawiam do żadnej rewolucji, do żadnego przelewu krwi czy pogardy drugim człowiekiem. Absolutnie. Ja pokazuję oblicze na przykład Kościoła od drugiej strony. Przypominam pewne fakty, które dawno zostały zamiecione pod dywan i teraz wielu ludzi do Kościoła lata, modli się, a zapomina ciężkie grzechy, jakie ma on na swoim sumieniu. Tutaj w pierwszym rzędzie stoi święta inkwizycja i kolaboracja z faszyzmem, bo przecież nie tylko z Hitlerem. Podczas II wojny światowej nikt Kościół nie rozliczył, a to zbrodnicza organizacja jest po mojemu, a do tego jeszcze mieszano w mózgach także.
I nie mam nic do tych ludzi, absolutnie. Często śmieję się, że gdyby Witek był mądrzejszy wcześniej, to być może zostałby księdzem, tak? Poszedłby do seminarium i sobie świetnie żył. Naprawdę świetnie żył. Recepta na takie wygodne życie to zostanie księdzem i też bym gadał te pierdoły i tak dalej. Robił to, bo to zapewnia mi przetrwanie. Wolno mi, tak samo księżom też wolno. Wolno im to robić. Ja nie walczę z Kościołem, nie walczę z Bogiem, nawet ani z Jezusem, ani nie walczę z księżmi. Nie. Ja po prostu pokazuję drugie oblicze tej sprawy po to, żeby część z was przyjrzała na oczy. Tyle. Nie namawiam do żadnego odwetu. Raczej namawiam do odejścia od religii, tak. Ale to nie jest żaden wymóg. Po prostu daję do myślenia. To jest to, co najbardziej lubię robić. Prowokować do samodzielnego myślenia, kreatywnego, żeby ludzie przestali powtarzać to, co nauczono ich. Z dziada, pradziada mamy tradycje, mamy konwenanse jakieś, mamy religię i tak dalej. Ja bardzo też mocno wierzę w pewne zapisy biblijne. I to jest moja, znowu, ścieżka życia. Że na przykład tam jest bardzo dużo napisanej prawdy, co będzie w czasach ostatecznych. A za te czasy uważam tę chwilę, która jest teraz tutaj, w dziejach ludzkości. Ta pobudka to te ostateczne czasy biblijne, które jedni nazywają Armagedonem, to katastrofa generalnie, a drudzy nazywają apokalipsą i to słowo wolę, choć wiem, że chyba 90% ludzkości nie ma pojęcia, że to jest greckie słowo apokalipsa i znaczy ni mniej, ni więcej jak zdjęcie zasłony, a nie jakaś zagłada. Ta zasłona jest tu, w naszym mózgu, w naszym myśleniu. Świat jest inny niż myślimy, że jest. Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. I tak wiele cytatów z Biblii powtarzam, gdyż uważam za świetną książkę, która jest instrukcją do przebudzenia. To nie jest dzieło, które powstało po to, by powstało na ziemi chrześcijaństwo. Biblia nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Dlatego też Jezusa nie nazywam Chrystusem, bo był to Jezus z Nazaretu, który nic z chrześcijaństwem nie miał wspólnego. A przyszedł na świat pokazać nam serce przede wszystkim, że to jest ważniejsze od mózgu i to, że jesteśmy nieśmiertelni. Przyszedł pokazać nam, że pokonał śmierć. A dobrze wiecie, że na wszystkich krzyżach tego świata wisi do tej pory przez 2000 lat. Czyli symbolizuje Kościół dokładnie coś, co jest odwrotnością tego, co chciał Jezus pokazać. Chciał pokazać nieśmiertelność naszą. No ale to już, kochani, takie rzeczy robię. Pokazuję, co dzieje się tutaj, bo w to wierzę. Opieram się na naukowych doświadczeniach. Na Facebooku jest pełno dowodów naukowych na to, co ja mówię. Bo ja brzydzę się ezoteryką, bo to jest wielka manipulacja, tak jak religia. Ale ona też po coś jest, bo ktoś też na tym zarabia. I też taka jest prawda, no. Na idiotach się robi kasę, taka prawda jest. I robić się będzie, tak jak i na tym przebudzeniu duchowym. Robi się różne kursy, że tak brzydko powiem, spędy. Tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić. Są ludzie, którzy zwyczajnie z tego żyją, całe rodziny. Żyją z tego, co my nazywamy przebudzeniem duchowym. Też mogą... Ale nic to nie ma wspólnego z duchowością, mówmy się. Bo duchowość to po pierwsze jest odejście od materii. Po pierwsze. Gdzie duchowość, gdzie materia, prawda? No ludzie, zastanówcie się. Ja naprawdę będę nawoływał, tak w filmach moich, jak i na Facebooku, do myślenia. Będę prowokował to myślenie. Będę nadal kręcił te filmy, żeby nie wdawać się może w jakieś polemiki, bo to niczemu nie służy. Każdy ma prawo do swojej racji. I każdy, kto w Boga wierzy i do Kościoła na przykład chodzić chce, będzie tak robił, co nie będzie ani gorsze, ani lepsze, ani nic. Po prostu jest na swoim etapie i ma do tego pełne prawo. Tak jak ja mam pełne prawo mówić to, w co ja wierzę. Już nie wchodzimy sobie w paradę, póki nikt nikogo do niczego nie zmusza.
Każdy może mówić swoje, jak Hyde Park w Anglii. Każdy może mówić swoje, prawda? Każdy może głośno wypowiedzieć swoje zdanie. To może kogoś zmusić do myślenia. Ja takie przykłady mam z życia, bardzo wiele. Bo odkąd przecież zacząłem robić te filmy, to ponad dobrze, ponad setka z was jest mi znana w taki czy inny sposób. Dobrze, ponad setka, kto wie, czy nie dwie setki. Znana już, faktycznie znana. Rozmawiamy z sobą, bo porozmawialiśmy. I tutaj naprawdę wy coś w tych filmach macie, to co najbardziej chciałem. Czyli spotykamy się tutaj i dla jednych jest to moment na pomyślenie sobie, na odcięcie się trochę od tego zewnętrznego świata. Dla drugich z kolei jest to bardzo potrzebne, gdyż znajdują tu na YouTube kogoś, kto myśli tak jak oni. Już dawno tak myśleli, ale w ich życiu osobistym nie było nikogo podobnego do nich. Więc myśleli, że coś jest nie tak. Znaleźli mnie na YouTube i ten ja mówię im, że nas jest ogrom na całym świecie i nie jest to choroba psychiczna. Przez co oni zaczynają naprawdę rozwijać się. Nabierają wiatru w skrzydła. Tego było ludziom brak. Pewności siebie. Wszyscy dookoła będą wam mówić, że zwariowaliście. Bo Matrix chce, żebyśmy byli wszyscy tacy sami. Myśleli tak, jak z góry to jest postanowione. Oglądali reklamy, chodzili do kościoła, chodzili na wybory. Można długo wymieniać. Byli grzeczni, przestrzegali przepisów i to. Byli grzeczni i robili to, co trzeba. Wszyscy to samo. Wtedy jest bardzo łatwo nami rządzić, doić nas i żyć dzięki nam. A ja nawołuję do wolności. Od co? Do samodecydowania. Chcesz być wolny, musisz udźwignąć ciężar swojego życia. Musisz wziąć odpowiedzialność za nie. Jeżeli wychodzisz na ulicę i w kółko potykasz się o jakiś krawężnik, jeżeli w kółko wchodzisz w jakieś popierniczone związki, to pamiętaj, że jest to twoja i tylko twoja wina. Ogarnij się. Nikt nie jest odpowiedzialny za twoje życie poza tobą. Jeśli ono jest nie takie, jak chcesz, to je zmień. Najpierw wyciągnij wnioski. Pomyśl, co robisz nie tak. A ja będę robił dalej te filmy, mówiąc, do czego zmierzamy. Tak mówię w liczbie mnogiej, bo za mną stoi cały sztab naukowców, którzy twierdzą to samo i za mną stoi wiele zapisów biblijnych, na które się powołuję. I tego będę się trzymał, bo to jest to, w co wierzę. Potem spotykam was w realu i dziwicie się, że Witek jest prawdziwy, tak jak jest, że to faktycznie jestem ja, a nie jakiś wydufany gość z internetu, który tam jest inny, a tu jest inny, bo wielu takich jest. No nie. Ja tym żyję, ja w to wierzę. Jak poznałem Dorotkę, od razu powiedzieliśmy państwu na Facebooku i tutaj na YouTube mówię, że będziemy pokazywać, czym jest partnerstwo oparte na miłości bezwarunkowej. Bo wielu o tym pięknie gada, pisze, ale ja nie widzę takich par, które to robią. Nie widzę. Postanowiliśmy więc upublicznić się. No i nam się udało, bo to już jest grubo ponad pół roku i to pięknie kwitnie i działa. Tak, dwoje ludzi, on i ona, mieszkają na dwóch krańcach Polski. Spędzamy z nim bardzo dużo czasu. Kochamy się i bardzo się szanujemy. Świetnie nam się rozmawia. Ale każdy z nas ma swoją prywatność i nic od drugiego nie wymaga. Człowiek nie może być niczyją własnością. A zazdrość, kochani, która jest w miłości, jak niżże nieodzowna. Zazdrość, kochani, wynika z lęku, z niedowartościowania. Zazdrosny byłbym o kobietę tylko wtedy, kiedy czułbym się niedowartościowany. O Jezu, są lepsi ode mnie. Nie,
są po prostu inni ode mnie. Ja nie czuję się gorszy i nie czuję się też właścicielem drugiego człowieka. Czyli jak cię kocham, to jesteś moja. Nie. Nic do mnie nie należy. Tego też uczył Jezus. Nic. Ja mam tylko swoje ja. Nic więcej. Ani komputera, ani domu. O tym będę mówił stale i pisał stale. To jest moja rola. W tym czuję się i chyba dobrze mi to idzie. A poza tym to nie jest ważne. Ważne jest to, że ja to robić po prostu jakby muszę. To jest we mnie. Obudzisz mnie w środku nocy, spytasz się, co naprawdę chcesz robić w życiu. Powiem właśnie to. To chcę robić. Przestałem robić już audycje radiowe, dlatego że dość mam już obowiązkowości. Zwyczajnie nie chce mi się 2 razy w tygodniu o określonej porze prowadzić audycję na żywo. Czy ja mam humor, czy nie? Czy akurat mam coś do powiedzenia, czy nie? Grafik jest grafik. Ja muszę. Nie. Lepiej żyje mi się bez obowiązku. Film nakręcam wtedy, kiedy mam pomysł i chęć i tak dalej. No to ja decyduję. Tu nie ma żadnego grafiku. Więc nadal będę mówił te rzeczy. I pisał na Facebooku. Rzeczy niepopularne będę zmuszał. Prowokował, może nie zmuszał, to nie to słowo. Prowokował do myślenia, z nikim nie walczę, żeby było jasne. Ja tylko tworzę swój świat. On ma być inny od świata, który mam wmówiono. A wszystko zaczyna się od zmiany sposobu myślenia. Zawsze najpierw była filozofia i poznanie. To zresztą idzie w parze. Kiedyś nas palono na stosie, tak, żeby potem parę dziesiąt lat później z reguły powiedzieć, że on miał rację, ten czy tamten. Rzeczywiście. A Ziemia jest okrągła. A rzeczywiście. Ziemia nie jest w centrum wszechświata. O, rzeczywiście. Czy to, czy tamto. Z reguły za tym wszystkim stał Kościół. Przynajmniej pod naszą szerokością geograficzną. Ja też przypominam, że nie jest to wiara naszych przodków, tylko jest to wiara siłą, ogniem i mieczem nam wcielona. Myśmy mieli swoich innych bożków, których też nie popieram. U bogów nie ma. Za nimi wszystkimi stoją zwyczajnie obce byty, wyżej rozwinięte cywilizacje, które bawią się nami jak zwierzętami wręcz. Podajemy się, bo jesteśmy idiotami. I tutaj nie mówię o was. Ja mówię tak ogólnie. Człowiek jest na tak niskim poziomie ewolucji świadomości, że można nim grać jak pionkiem na szachownicę. No tak. Bo nie wie, kim jest. Nie zna swoje wartości, jest nieświadomy. To jest właśnie to, do czego teraz zmierza ludzkość. Świadomości. Jedyna rewolucja, jaka jest, w jaką ja wierzę, to ta bezkrwawa zupełnie. Rewolucja świadomości. Ona ma miejsce, ona zachodzi w wielu z nas. We mnie na pewno. I ja nadal będę mówił swoje. W co wierzę. Że człowiek zmierza do zmiany. Na każdym poziomie. Także zmiany swojego ciała. Moje filmy pod tytułem, taka seria krótka, Fizyczne mechanizmy oświecenia, właśnie temu służyły, żeby to wyjaśnić, co fizycznie zmienia się w nas. Zmienia się nasze DNA, zmieniają się nasze komórki, nasze emocje, nasze myślenie. Zmienia się wszystko. Przechodzimy w formę światła. Kiedyś przestaniemy jeść, zaczniemy odżywiać się energią. I to jest właśnie w Biblii napisane, że człowiek zmieni się w formę światła, a w ciałach naszych i stanie się to w okamgnieniu. Pewnie tak. Bo gdyby to był proces wydłużony na wiele, wiele lat, to ja w to nie wierzę. Nie wierzę w takie powodzenie takiej ewolucji, dlatego że takie próby na Ziemi już były. To był jazz nowoorlański, kochani, lat 20. ubiegłego wieku, który wprowadził wielką rewolucję. To byli hippisi. To była ideologia punkowa. Wiele takich było, które robiło ogromną rewolucję seksualno-kulturową. I nic z tego nie wyszło. To się musi stać szybko, bo jak to będzie rozciągnięte na wiele, wiele lat, to zwyczajnie umrze śmiercią naturalną. Gdybym ja miał o tym głosić,
przez jeszcze kilkadziesięcioleci prawdopodobnie też znudziłoby mi się to. Ja obliczam to do kilku lat. Kilku. Pewnie na palcach jednej ręki, nie więcej. Czasem nawet zawężam to do dwóch. Tego roku i przyszłego. Potem będzie coś, nie wiem co. Bo nikt nie odpowiada na pytanie, co dokładnie Biblia ma na myśli, mówiąc w okamgnieniu. Tak? I w ciałach waszych zobaczycie obraz waszych stwórców. Bo ja twierdzę, że ludzie stworzyli ludzi. Naszym twórcą jest człowiek. Dlatego też Bóg, ten cały czas mamy to dążenie tworzyć Boga na obraz i podobieństwo nasze. Personalizować go jako starca z brodą, jako kogoś, kto myśli, kogoś, kto nas ogląda, kogoś, kto ma jakieś założenie, no tak, jak wytraktujemy jak człowiek. Prawda? I jeszcze potem wierzymy w to, że on te 7 miliardów ludzi ogarnia, kontroluje i tak nas kocha, że jak będziesz niedobry, to ma piekło dla ciebie. No to jest miłość. Tak bardzo miłuję, że z tej miłości każe klękać przed sobą i modlić się do siebie. No to jest czysty idiotyzm, kochani. Ja czasem mówię to wprost. Ja też potrafię kochać, przysięgam. Ale gdyby moja partnerka powiedziała mi, że tak bardzo mnie miłuje, żebym przed nią już klęknął i zaczął się do niej modlić, to ja natychmiast zaprowadziłbym ją do psychiatry. Tak. Albo przestał z nią być. To nie jest miłość. To zniewolenie. Nic nie ma wspólnego z miłością. To jakieś pieprzone ego, nie? Zobaczcie, jak widzimy Boga. Tak rozbudowane ego. Jedyny. Który wprawdzie nie może stworzyć kamienia, którego nie podniesie. Taki on wszechmogący. Nie może stworzyć kamienia, którego nie jest w stanie podnieść. Tak. Bóg to taka ideologia. No, ale niektórym jeszcze potrzebna, bo są na tym etapie. To taka jest prawda. Nie potrafi ktoś żyć samodzielnie. Musi mieć jakiś zewnętrzny system, który nakazuje mu, jak żyć. Ja chciałem dzisiaj tylko tak pokrótce powiedzieć, o co chodzi mi, do czego będę dążył. Dlatego, że bardzo dużo nowych przybywa. Z każdym dniem, wiadomo. Jest coś, co też zauważyłem. Może to ważne, kochani, bo ja dla was mam ogromny szacunek. Może to, co robię, ma jakiś oddźwięk i że to jest przydatne. To przecież dzięki wam ja mam naprawdę tą radość życia. Bo to jest ta moja misja, w cudzysłowie, najważniejsza. Robienie tych filmów. A jeśli po drugiej stronie są ci, którzy to oglądają, to znaczy, że to ma sens, prawda? A ja sobie właśnie zdałem sprawę, wczoraj była taka rozmowa z kimś, że na moim kanale YouTube zaniżane są wyświetlanie moich filmów, bo to jest niemożliwe rzeczywiście, żeby 3 razy więcej było odwiedzin mojego kanału niż obejrzeń wszystkich moich filmów. Jak dodam obejrzenie każdego filmu, to mi wyjdzie liczba 3 razy mniejsza od wszystkich odwiedzin kanału. Powinno być mniej więcej odwrotnie. Czyli mniej więcej razy 6 zaniżane są liczniki oglądania moich filmów. Co oczywiście wcale mnie nie wkurza, bo co mnie tam? To nie o to chodzi. Ja i tak mam za mnie kontakt, wiem, że to działa. Wiem, że ktoś to ogląda. Tu nie chodzi o ilość. Chodzi tylko o zdanie sobie fakt z faktu, no, że rzeczywiście komuś jest nie na rękę to, co ja mówię. Więc zaniża te liczniki, żeby tam ktoś, kto zobaczył, a tam ten film obejrzał 250 osób. To nic takiego jeszcze nie. Jakby zobaczył, że to 1000, może 500, no. To może szybciej by obejrzał, bo to tak działa na podświadomość, nie? No ale tak jest Matrix, więc to ja się wcale nie denerwuję. Po prostu zauważyłem to tylko. I wówczas nie kogoś tego nie widziałem. Ktoś mi to uświadomił. I zdałem sobie sprawę, no tak, faktycznie, no tak. Ja za darmo mówię takie rzeczy. Jakoś, na którym inni zarabiają. To akurat nie YouTube. Tu nie o YouTube chodzi. Tu chodzi o tych wszystkich od przebudzenia, tak? W nich jakichś tam wrogów mam, czy oni we mnie wroga widzą raczej. Różne rzeczy na Witka gadają, żeby Witka, no jakby znam zdystansować, no bo ja im rzeczywiście odbieram chleb. Bo to, co u nich można mieć za 100 za godzinę, powiedzmy, to samo można znaleźć u Witka na kanale za free. No i to jest trochę niewsmak, nie? Bo Witek mówi wszystko, jeszcze kasy za to nie bierze.
a jakoś tak potrafię z tego trudnego języka. Bo dużo ślęczę faktycznie na internecie, zbieram te naukowe różne opracowania, bo tylko na tym się opieram. I próbuję to wszystko najpierw ja sam zrozumieć, a potem, żeby to wytłumaczyć z tego naukowego na ludzki, że tak powiem, wszystkim wam, po co wam te wszystkie wzory i tak dalej, po co to niepotrzebne, jak się naukowcy bawią. My tu nie szykujemy się do egzaminu. Ważne jest, byśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, jak to działa i kim jesteśmy. A to już każdy z was odkryje, kim jest. Moim zadaniem jakby jest tylko zniecenie tej iskry w tobie. Byś uwierzył, uwierzyła w siebie. By wzbudził się ten potencjał. Niech on tam kiełkuje po twojemu, jak chcesz. Życie jest twoje. I wszystko wolno ci robić. Co ty świadomie postanowisz. Świadomie. Nie za namową innych, nie za modą, nie za tak trzeba, albo coś przy okazji ugram. Tylko z serca, z duszy. Twój świadomy wybór. Wolno ci jeść mięso. Wolno ci palić papierosy, cokolwiek. Wolno ci, jeśli tego naprawdę chcesz. Sprawia ci to frajdę. Nie czujesz się uzależniony. Niech będzie na przykład od seksu. Sprawia ci seks frajdę. Rób to. Jeżeli czujesz uzależnienie, lecz to. Jeżeli nie czujesz, jest to twój świadomy wybór. Nie krępuj się. To twój świadomy wybór. Nie istnieje żaden wzorzec ciebie. Nie istnieje jakiś model człowieka, do którego ty masz dążyć. Masz być taki, a taki, bo inaczej nie jesteś człowiekiem normalnym. Nie ma człowieka normalnego. Taki wzorzec nie istnieje. To wszystko sztuczne twory. Dobra, bo ja się rozgadam. Chciałem powiedzieć, że dalej będę robił swoje. Z nikim nie walczę. Nie robię żadnej rewolucji. Poza rewolucją świadomości. To wszystko, co teraz dzieje się na ziemi, to pobudka tej świadomości. Odkrywamy swoją potęgę. A ja będę wykopywał artefakty. Mówił, co dziwnego na ziemi dzieje się, a nie podaje tego telewizja. Takie rzeczy będę zamieszczał na Facebooku. Zachęcam do wstąpienia do naszej grupy. Myśmy z Dorotką założyli grupę, gdzie wrzucamy takie materiały, które już raczej staram się na oś nie wrzucać, bo są zbyt radykalne. Zachęcam do wstąpienia do naszej grupy wszystkich tych, którzy mają naprawdę otwarte głowy, otwarte umysły. Bo wiedza, którą teraz zdobywamy, jest naprawdę wywrotowa. A wiedza to potęga. Ty zdobywając wiedzę, zaczynasz uczyć się, kim jesteś. Jesteś potężnym bytem. To dlatego tak nienawidzą nas. Nienawidzą, ja dobrze używam tego słowa. Wszyscy ci, którzy śpią, oni mają zaprogramowane wręcz walkę z nami. Bo my jesteśmy dla nich niebezpieczeństwem. Rujnujemy ich świat. My nie robimy nic złego. Nie. Natomiast oni są tak zaprogramowani, że wszelka prawda, wszelkie nowum jest złe. Chcą trzymać świat w ryzach od tysięcy lat czy od setek lat. Niezmienny. Bo tradycja, bo religia, bo tak trzeba. A to nie tak. My musimy się rozwijać. Stale iść do przodu. Przestać żyć historią. Ja się naprawdę rozgadam. Chciałem w paru słowach wyjaśnić, o co tu chodzi. Witek nie namawia do żadnej walki. Ja tylko zachęcam do myślenia. Trzymajcie się, kochani.